Witamy Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będzie w kategorii jeden stoi, drugi robi. A tak całkiem serio, przyjechał grubas. Jak widzicie, będziemy zmieniali oś w przyczepce, w przyczepie. Z kilku powodów. Po pierwsze, przyczepa, którą mam do tej pory, ma koła tak zwane cytrynki, felgi, cytrynki od malucha. Chodzi o to, że to są opony dętkowe. Znaczy opony są bezdętkowe, ale felgi wymagają dętek, bo inaczej by przy pierwszym naszym uderzeniu zsunęły się z felgi i byśmy mieli krawcia. Ale ogólnie problem jest taki, że te opony oryginalne od malucha plus dętka, one są strasznie ping-pongowate. Jest masakra, jak się jedzie z łodzią. Jest to po prostu tragedia, masakra, zło. Po drugie, zobaczcie sobie zdjęcia. Ta ośka się naddała. Ktoś, projektując przyczepę, zrobił wzdłużnicę bardzo mocno. To jest dwucełownik pospawany, grubościenny, chyba czwórka. To jest naprawdę fes, ale znowuż tabelka to jest porażka. Nie oszukujmy się, przyczepa była budowana w latach 84, ale starsza ode mnie nawet. Więc moi drodzy, kupiliśmy tutaj, to jest Alko chyba, tak, grubas? Tak. Podrzucałeś. To jest ośka Alko, 750 niehamowana. Co prawda fiasty nie są wodoodporne. Były takie wersje, ale były krótsze. My kupiliśmy ośkę o rozstawie śrub 180. Całość po złożeniu powinna mieć 2,40 około. Czyli mniej więcej mieścimy się w limicie, który mamy w polskich drogach, że mamy do 2,5 metra. Możemy mieć od opony do opony. Plus jak przewozimy ładunek, może po 16 chyba, się nie mylę, centymetrów na każdą burtę, na każdą stronę wystawać. Tak to wygląda w polskich przepisach, więc my się mieścimy w tym. Aczkolwiek będziemy mieli dużo szerszą, bo tamta, z tego co pamiętam, od koła do koła mieliśmy 1,60 m chyba, jakoś tak mierzyłem. Więc praktycznie o metr praktycznie ją poszerzamy sobie, co zapewni nam dużo większą stabilność, jeżeli chodzi o prowadzenie całej łodzi. Zakręty, nie zakręty, no będzie dużo, dużo stabilniej, dużo bezpieczniej. Ale też nie popełnimy tego błędu, że położymy tą wzdłużnicę na tej ośce, tylko tutaj będziemy budowali ramę. Żeśmy takie coś na meetupie wymyślili. Sławek wysłał nam kurierem Rafałem profile. To są profile 6x4 trójki. 6x4 trójki. No i tutaj będziemy, moi drodzy, coś działali. Jak zacznie się jakieś postępy, zaczniemy robić, to Wam pokażemy. Na początku będziemy łapali to punktowo migomatem, a później będziemy to spawali elektrodami zasadowymi, ponieważ... To pomniejsze na... No to nie jest po prostu. To lepsze. Sławek może nie teraz tu robić jako żelaz. O, tak, żyli was słowami, tak. To są po prostu elektrody zasadowe, będą w tym przypadku lepsze. Mniej krute, sprawy, to czysta struktura. Tak, a ogólnie koła tutaj będą założone 155x70, 13 o rozstawie 4x100. I taka ciekawostka, co się dowiedziałem, co mnie w zasadzie aż do teraz intryguje, ale sprawdzałem w kempingu, też tak mam. W przyczepach nie ma czegoś takiego, przynajmniej w takich jednoosiowych, nie ma czegoś takiego jak otwór centrujący. Ty zresztą pytałeś się producenta, tak, jaki jest otwór centrujący, żebym wiedział, jakie felgi kupić. On powiedział, że w przyczepach nie ma otworów centrujących, że to się trzyma tylko i wyłącznie na śrubach. I ja zawsze myślałem, że na tym kołnierzu jest główna siła, a śruby że tylko dociskają, że na centrującym otworze to się jakoś tam to trzyma. To trzeba rozchodzić równomiernie, ale właśnie nie jest takiej potrzeby przyczepkę. No teoretycznie do 350 kg na oś masz tutaj. Na lewałcie też mniej więcej tyle by wychodziło. Koło. Na koło w sensie, no. Na lewałcie też tyle mniej więcej wychodzi. Masz tonowe auto, no to masz po 250 na koło. Dwutonowe, no to masz po 500. Dobra, przystępujemy do działania. Łapka w górę i subskrypcja i lecimy z tematem. Zobaczcie, tu są już przymiarki, to są przymiarki, czy to już ułożone jest? To już ułożone. A, to już ułożone, czy jakbym na przykład teraz to kopnął? No to i jajka kopnęcie. Dobra, czyli jakoś to wyliczyłeś, że na przykład cofnąłeś to do tyłu o ileś, dla czegoś? Bo to nie jest po środku. Nie. Koło z oponą jest 55 cm. I musimy zostawić tutaj luz na zerówce, na pewno. Czy będzie chlapacz, tak? Kołpa. No chlapacz chyba, no. Zamocować. Ale musi pamiętać, że przy nacisku to się przekręca
i oddala się w tą stronę, więc zawsze z tej strony robisz więcej miejsca. Mądrze. A wymiar taki, bo taki profil jest. Nie ma co marnować rewiału. Znaczy, o, to są nasze ścinki jedyne. No i zobaczcie. Teraz widać, jak ta ośka stara się troszeczkę naddała. Ta belka nie, bo ta dysk do stabilizacji, tam jest oś, prawda? Widać, jaki to jest banan. No ktoś zrobił błąd i obciążenie dał po prostu na środek belki, gdzie belka te swoje kilogramy ma podane na osi, a nie, kurczę, żeby tam szedł nacisk. Dlatego w naszym przypadku ona będzie miała trzy punkty jak gdyby podparcia, tak? Będzie co do milimetra wszystko. Pierwszy, drugi, trzeci. A nie, że położymy to na niej. I po prostu jest rama wyspawana i cała rama będzie pracowała. Także, moi drodzy, będziemy musieli jeszcze to poszerzyć. No zobaczcie, chwilę grubasa zostawiłem, bo byłem wypiaskować cybanty. Bo kupiłem takie cybanty troszeczkę dłuższe i mocniejsze. Nie wziął cybantów, no tak. No, w każdym razie wziąłem dłuższe takie cybanty, bo ta belka musi być też regulowana, wiadomo, w zależności od jachtu, jaki tam będzie, no to musi być regulacja. Szpilki musiałem też kupować, jakby ktoś pytał, w takich piastach, przynajmniej od firmy Alco, to są dwunastki, nie czternastki. No i pamiętajcie o łebkach, łebek kulowy, a nie stożkowy, ponieważ łebki kulowe używamy zazwyczaj do felg stalowych, natomiast do aluminiowych używamy wtedy łebków stożkowych. Spawaleczka jest z nami. Teraz już spawamy metodą, tak jak powiedziałem, MMA i takimi oto elektrodami, za które warto by było tutaj podziękować również Sławkowi. Nasze zasadowe Besterki 7018 albo 7018. Umiem takie duże cyfry. Tak to, moi drodzy, wygląda. No i ta przyczepka zaczyna od razu lepiej wyglądać. I to będzie wytrzymałe. Jedynie co to szkoda tych kół, no bo kurczę, zobaczcie, są nowiutkie, one przejechały do Szczecina, ze Szczecina, czyli mamy 630 km, 640 km przejechały. Wiecie, teoretycznie można by było zrobić drugą przyczepkę i jakieś tam numery, coś tam wiadomo, ale nie wolno, także nie polecam, nie wolno. Jedna przyczepka. Nie wolno kombinować. Tak tylko mówię. Słyszałem. Tak dorośli mówili. No. Spawarka jest. To coś teraz się stało? Deszcz pada. Tak, ja bym wyciągnął jeszcze acetylen, ale boję się, że wtedy burza przyjdzie. Coś błyska z tej linii energetycznej? Albo burza idzie? No, co tam trzymasz? Jenią. Jakiś... Co to? Einel jakiś? Pokaż. Einel. Jakiś chiński Einel. Tak, Sławek? Eichel. Dreichel. Dobra, także jak widzicie, dzisiaj mamy wzmocnioną ekipę. Sławek przywiózł belkę key do naszych lamp, do rejestracji i tak dalej. Po jasnemu zobaczyliśmy, że kilku spawów jeszcze brakuje. No i co? I coś tutaj montujemy powoli. Tutaj coś Piotruś grzebie. Reszta spawów jest na miejscówce. Tak, reszta spawów jest na miejscówce. No i Sławuś stwierdził, że wymienimy cały ten główny przewód. Mamy przewód sygnałowy, siedmiożyłowy i łoto to. I ma numerki. Wszystko ma. Także przedłużyliśmy jeszcze tutaj wersję, nie wiem, czy to po ciemku pokazywałem wcześniej, czy nie. Troszeczkę ją przedłużyliśmy, żeby ta tablica wystawała poza łódkę, a nie żeby była 1,5 metra pod nią, no bo to tak było proszenie się o mandat. Belka jest w tym samym miejscu, czyli oś nasza jest w tym samym miejscu, bo zaznaczyliśmy sobie też to. No i tam Leszek, zobaczcie, uciekł, outsideruje i nie pomaga. Chcesz ciągnąć kabel, Leszek? No. Już filmik nabiera normalnego rozmachu. Także jesteśmy tutaj w takim trochę pomniejszonym gronie, jeszcze zaraz grubas przyjedzie, także dobrze, dobrze wszystko idzie. Dorośli pracują. O! A dzieci? Piotrek, co robisz? Przeciskam przewody. A ty ostatnio... A ci nie czekasz, aż tam będzie ten i co będziesz robił? No, powinno już być. Nie ma jeszcze. Dobra.
Dobra. No jak widać, teraz cinek. Jeszcze trochę. Zobaczcie, cała instalacja poszła jednak nowa. No lampy w sensie stare, ale nowe przewody, konektory. Nowa wiązka całkowicie pociągnięta. Leszek tam pilnuje, żeby przyczepa się nie przechyliła przypadkiem. Przedłużenie. Ta tylna belka nowa. I tutaj jeszcze na szybciocha zrobiliśmy takie naprowadzacze. One służą, żeby po prostu łódź naprowadzić i wtargać. Ułożyskowane od hulajnóg, hulajnóg. Tak to wygląda. I tak naprawdę każdy jakieś tam swoje zajęcie ma, jak widać. Każdy coś tu robi. Nocny tylko koordynuje robotę. Słuchajcie, moi drodzy, teraz musimy pododcinać śrubki. Tutaj w nadkolu nam troszeczkę wystają. Jakąś kontuweczkę do tego potrzebujemy. O, na szczęście Sławek ma taką małą kontuweczkę. No gdzie on tym idzie? Sławek trepie tu! Bo ta idzie. No i tutaj, moi drodzy, musieliśmy zacząć kombinować na pewnym etapie, bo tak jak wam powiedziałem, środkowa belka, czyli nasza oś, w zasadzie środek równowagi przyczepki, nie wiem jak to jeszcze lepiej wam zobrazować, no belka była dokładnie w tym samym miejscu co stara belka, tak? Jednak różnica polegała na tym, że podpory pod łódź daliśmy sobie jak gdyby z przodu tej belki, no nie grało roli z przodu albo z tyłu, mogliśmy dać, no w zasadzie co to za różnica? No różnica była ogromna, ponieważ jak wciągnęliśmy, później zwodowaliśmy łódkę naszą na przyczepę, to się okazało, że ona leci nam do tyłu. Środek ciężkości tych podpór dwóch bocznych po prostu był w złym miejscu i trzeba było co zrobić w zasadzie? No albo przesuwać na cybantach to wszystko, albo po prostu dać podpory od tyłu. Zrobiliśmy wtedy w zasadzie nowe podpory i tak jak stare były ze sobą połączone, dwie podpory, żeby się, nazwijmy to, nie rozlazły, były ze sobą złączone takim metalem, no to my tutaj zrobiliśmy naprawdę sporo zastrzałów. No i to wydaje się być wszystko naprawdę bardzo, znaczy wydaje się, no jest stabilne, przekroje są tutaj naprawdę przewymiarowane. Ja myślę, że wiecie, tutaj homologacja, nie homologacja, ale myślę, że tutaj wszystko by wytrzymało około tony, półtorej, to bez zająknięcia, mówię o metalu, o ośce nawet, tym wszystkim. Więc wydaje mi się, że poszło fajnie. No, trochę roboty, moi drodzy, było, ale mamy teraz nową ośkę, jest na pewno bezpieczniejsze i lepiej to jeździ. Dzięki wam, moi drodzy, za oglądanie i do następnego odcinka. Hejo!